Mirku, w 2011 roku było sporo mówiło się o tym w środowisku MMA i głośno było o twoich, powiedzmy, jakby wycieczkach słownych w kierunku Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz Pudzianowski też chyba kilka razy ciebie gdzieś tam skrytykował, albo przynajmniej odpierał te zarzuty, które powiedzmy tam kierowałeś wobec niego. Jak widzisz swoją, jakby powiedzmy, dalszą relacje, bo też, tak jak powiedziałeś, chciałbyś współpracować z KSW. No, oni chyba raczej sobie nie wyobrażają takiej sytuacji, żebyś atakował ich zawodnika, tak, który walczył u nich, bo to nikomu dobrze nie rokuje, tak, na przyszłość. Czy jesteś w stanie zakopać topór wojenny z Mariuszem Pudzianowskim, czy podać sobie ręce, czy jak to widzisz? Z Mariuszem. Trudne pytanie. Z Mariuszem trenowaliśmy. Do pierwszej walki z Neumannem wygrał. Do drugiej walki już Mariusz słabo trenował, bo śpiewał. I wygrał z Kawaguchim tylko dzięki moim... No ale Mariusz musi myśleć też nie tylko o, ja wiem, powiedzmy, karierze fightera, tak? Ale po prostu no... Jest taką postacią, tak, która jest zobowiązana do ma kontrakt. Tak, ja rozumiem, ale wygrał z Kawaguchim dzięki głównie moim podpowiedziom. Walka z Kawaguchim dawno, dawno temu była lepsza niż ta ostatnia walka Pudziana teraz z Thompsonem. Proszę obejrzeć sobie tę walkę z Kawaguchim i porównać tą walkę z Kawaguchim do tego stanu, co teraz, jak się bił z Thompsonem. Ale Thompson ma jednak lepszą markę chyba troszeczkę niż Kawaguchi. No Kawaguchi wygrał z Thompsonem w Japonii. Aha. Także lepszą, nie lepszą, ale Kawaguchi wygrał z Thompsonem, no. Może wyrównaną walkę, czy może w Japonii wskazali na Kawaguchiego, no nieważne, ale Kawaguchi wygrał z Thompsonem w Japonii. A... Tak, ale w tamtej walce było też bardzo dużo wątpliwości. No tak. I o ile pamiętam dobrze, to Thompson chodził po ringu i protestował również po walce, coś chyba jest jego znakiem firmowym. Powiedz, czy jesteś w stanie, tak w męskich słowach. Nie, czy... ja powiem jeszcze tak. Nie chcę, żeby ktoś obwiniał mnie za swoje porażki, że ktoś tam śpiewał na przykład i nie przychodził na treningi i żebym ja był jakby wytłumaczeniem, że to moja wina. Ja nie jest moją winą, że ktoś nie przychodzi i nie trenuje i nie można na mnie rzucać odpowiedzialności. To jest, jakby chciałbym zamknąć z Pudzianowskim ten temat. Jest tak, trzy walki ze mną, byłem jego trenerem, dwie wygrał, przegrał z Steven Silvią, gdzie wszyscy mówili, że przegra i ja też mu powiedziałem to wcześniej. Jeżeli chodzi o moją wypowiedź, że ja mówiłem, że wygra z Silvią, no to mówiłem to do kamer, żeby po prostu robić tam dobre wrażenie, ale powiedziałem Pudzianowskiemu, że niepotrzebnie bierze tą walkę i ale kończymy o Pudzianowskim, powiem tak. To był 2010 rok. Tak. Powiem w ten sposób, że jeżeli Mariusz nie będzie nic mówił o mnie, ja nie będę nic mówił o nim, zamkniemy temat i po prostu jakby ja mogę tam spokojnie mu podać rękę, chociaż akurat o tym nie marzę, to nie jest mój główny cel, ale w każdym razie mogę zamknąć temat Okniński-Pudzianowski, nie ma tematu, ja się nie wypowiadam, czy te walki są ustawione, czy nieustawione, jak to, czy to takie zarzuty czy, też padały, bo, ale chyba nie mówiłeś nic takiego. Nie? Powiem w ten sposób, że nic nie chcę o Pudzianowskim mówić, nic mnie jakby powiedzieć, chcę zakończyć ten temat i jakby powiedzieć, ale każdy niech idzie swoją drogą. To powiedz, on wniósł sporo ożywienia w te polskie MMA. Znaczy Pudzianowski. Bez niego trudno byłoby. Bez niego KSW by nigdy nie sprzedało 15 czy 12 tysięcy biletów, nigdy by nie zapełniło sal. I on jest jakby bardzo istotnym elementem. No a że jakby powiedzieć, próbował mnie zaatakować, to ja nie będę po prostu brał odpowiedzialności za jego porażki i jakby dlatego głównie były moje jakby złe tam wypowiedzi, no bo była to obrona. A powiedz, widzisz w 2012 roku jego jako powiedzmy zwycięzcę walk w KSW? Nawet powiedzmy w rewanżu z Thompsonem, tak? Bo na pewno do takiego rewanżu dojdzie, bo ostatnia walka zostawiła dużo wątpliwości. Nie wiem, jak ty postrzegasz ten werdykt i zmianę werdyktu. Pewnie tak, jest 2012. O Pudzianowskim wypowiadać się nie chcę.
Jasne. I powiedziałem tylko wszystko to, co powiedziałem do tej pory w tym wywiadzie, jest po to, żeby po prostu zakończyć. Ja jakby powiedziałem, potwierdziłem to, co wcześniej mówiłem i jakby powiedzieć, nie chcę tego tematu, dlatego że on nie wnosi już mi nic nowego, tak? I ja nie chcę jakby kontynuować. Dla mnie Pudzianowski miał duży wkład jako gwiazda w MMA. I niech tak pozostanie, a co do jego walki, jaki on jest, to nie chcę się wypowiadać, chcę zamknąć ten temat, kończę. Po prostu nie chcę się wypowiadać ani na temat, no dziękuję. Jasne. Mirku, powiedz teraz, oceniając ten polski rynek MMA, jak widzisz przyszłość? Nie mówię już tylko o twoim klubie, ale powiedzmy ogólnie o tym, co się dzieje w polskim MMA, jaki to będzie rok w ogóle dla polskiego MMA, czy przełomowy, czy pojawią się jakieś nowe gwiazdy, czy pojawią się powiedzmy nowe oferty, może ktoś wejdzie do dużych organizacji i jednak troszeczkę pchnie życia w to, co się dzieje w tej chwili. Chociaż wszystko wygląda na to, że rynek rozwija się dobrze w Polsce, tak? Małymi kroczkami, ale rozwija się. Jeżeli chodzi o MMA w Polsce w 2012 będzie jakby to rok takiej jakby rewolucji. Dlaczego rewolucji? Dlatego, że będzie ułożony rynek amatorskiego MMA pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu. Będzie to jednolity ruch, gdzie wszystkie zawody będą jakby powiedzieć w jednej organizacji. Ta komisja MMA, MMA skupia całe amatorskie MMA. No i jeszcze teraz powstał profesjonalny związek MMA, który ma na celu jakby nadzorować profesjonalnym MMA w Polsce. I muszą być licencje, muszą być sędziowie z uprawnieniami. Musi być to wszystko poukładane, żeby nie było takich sytuacji jak mieliśmy z werdyktami sędziowskimi. Także sędzia musi mieć papiery sędziowskie. Myślę, że nie werdykty są głównym jakby powiedzmy celem, tylko bezpieczeństwo zawodników, tak? Bo te walki są ostre. To nie jest zabawa na poziomie zawodowym. Nie. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Bezpieczeństwo zawodników to jest podstawa, bo to są przepisy, które chronią tam zawodników. Sędzia ma czuwać, że jeżeli tam jest... Bo pukać nic się w tym roku jakby groźnego nie stało takiego stało w Polsce i miejmy nadzieję, że się nie stanie. Tak? Sędziowie myślę, że będą uczuleni i właśnie sędziowie muszą mieć papiery, uprawnienia, że sędzia jest uprawniony, że on przeszedł szkolenie, że on wie, kiedy zatrzymać walkę, kiedy jest niebezpiecznie, kiedy musi przerwać tą walkę. I to wszystko się rozwija, jest dobrze. Tylko ja też bym chciał, żeby sędzia nie walczył na ringu czy w klatce, tylko żeby sędzia po prostu był dla bezpieczeństwa, dla jakby powiedzieć, to zawodnicy walczą. A sędzia to jest tylko tym obserwatorem, który w najgorszym momencie przerwie. Albo, a nie, że sędziowie układają walkę, przerywają, podnoszą i jakby ingerują w walkę. To znaczy, zawodnicy mają walczyć, Na pewno wątpliwości się nie da jakby uniknąć, tak, całościowo. Natomiast powiedz, tutaj MMA tak między innymi poddał jakby pod osąd polskich sędziów, mówiąc, że w przyszłości będzie ściągał zagranicznych sędziów. Jest to brak zaufania wobec polskich sędziów. No ewidentne wotum jakby zostało powiedzmy cofnięte, tak? Czyli oni nie widzą polskich sędziów jako osoby bezstronne, chociaż w większości krajów praktykuje się sytuacje, gdzie sędziowie miejscowi tak sędziują. Jeżeli chodzi o MMA, tak, i o KSW, powiem w ten sposób. No tak, bo były to jakby te rażące przykłady, gdzie zmieniono dwa werdykty. Na przykład w KSW werdykty, jeżeli chodzi o Thompson Pudzianowski, były zmienione i bardzo dobrze. Niepotrzebnie w ogóle to całe zamieszanie powstało, no ale zmienili, jest ok. No, ale jeżeli chodzi o... Gdyby nie zmienili, no bo Mirek, no nie czarujmy się.
okej, no może 2/3 walki Mariusz przegrywał, tak, ale w końcówce walki on miał jakby już tą przewagę i tam też niewiele brakowało do zakończenia, więc ta walka też jest taka, powiedzmy, jakby w pewien sposób wątpliwa, tak. Ona została, powiedzmy, werdykt został zmieniony rzekomo z przyczyny pomyłki, tak. Natomiast ty znasz dobrze rynek nie tylko polski, ale też w innych krajach i wiesz o tym, że w innych organizacjach, powiedzmy w Europie, no w życiu, no patrząc na przykładzie twojego zawodnika, który walczył w Niemczech, tam był ewidentny przekręt i nie zmieniono werdyktu, tak? Moja ocena... Może inaczej, co zrobiłaby, powiedzmy, taka komisja która powstanie, tak? Powstała komisja arbitrażowa przy Profesjonalnym Związku MMA. Ta komisja ma na celu jakby weryfikować te werdykty takie, nie do końca, jakby powiedzieć, uczciwe, tak? I ja, jeżeli jakby powiedzieć, będąc, obserwując to, co było, no to na pewno, jeżeli chodzi o ten ruch, z walką Thompson-Pudzianowski, no to uważam, że dobra decyzja, że nie rozstrzygniętą. A Borys Mańkowski z Sobotą? Borys Mańkowski, ja bym to zostawił, bym tego nie ruszał, że cofnąłbym ten protest. Ale na przykład bym tą walkę Zikicz-Szmielewski bym też zmienił werdykt. Ale to już nie było... No ale to dwie zmiany werdyktów na jednej gali, to przecież jest, to byłoby, no byłoby zbyt dużo chyba. Zbyt dużo, dlatego sędziowie powinni trochę...